Witaj na kanale Gracz Fan. Dzisiaj opowiem Ci o obiekcie 11 olbrzymiej bestii, którą organizacja Paunos skatalogowała podczas śledztwa związanego z incydentem, do którego doszło przed rozpoczęciem prac nad zaporą Jeziora Solińskiego. Z góry dziękuję za pozostawienie lajka i komentarza, bo pomaga to w rozwoju kanału. Obiekt 11, nazywany też z łaciny Anthropolonicus, jest mierzącą blisko 24 metry wysokości bestią, która po raz pierwszy została zlokalizowana 4 km na południe od przełęczy Mieczysława Orłowicza. Pierwsza obserwacja stworzenia została przeprowadzona przez doświadczonego łowcy Januara Długopolskiego, który został wysłany w Bieszczady 14 czerwca 1954 roku, ponieważ w nieznanych okolicznościach zaginął tam rządowy oddział geologów i architektów pod bezpośrednim przewodnictwem ministra gospodarki Andrzeja Tetmajera, który miał wybrać miejsce rozpoczęcia prac budowy największej w Polsce zapory na rzece San. Miała ona docelowo znajdować się nieopodal małej wsi Chmiel, jednak kontakt z rządowym korpusem nagle został zerwany. Januar Długopolski po przybyciu na miejsce zastał tam jedynie obóz polowy Tetmajera, który był dosłownie zdewastowany. Czołgi T-34 przerobione na transportery mające przewozić sprzęt geologów były dosłownie zgniecione, lecz nigdzie nie widać było żywych ludzi, ani nawet ich pozostałości. Doświadczony tropiciel niezidentyfikowanych organizmów Andrzej Poloczek, który znał się z Januarem już kilkanaście lat, szybko podłapał trop, gdyż zdziwiło go nienormalne wygięcie drzew prowadzących w stronę przełęczy Orłowicza. Drużyna składająca się z 7 osób bez chwili zastanowienia ruszyła wedle wskazówek tropiciela, który był pewien, że na końcu tej trasy znajdą powód zaistniałej sytuacji. Droga, którą ruszyli, była praktycznie dziewicza, gdyż rząd dopiero rozpoczął proces masowego przesiedlenia mieszkańców Polski w te dzikie ostępy, gdyż miał wielki plan związany z handlem lokalnymi zasobami drewna i ukrytymi pod ziemią minerałami. Po godzinnej wędrówce ludzie Długopolskiego dosłownie wpadli na obiekt 11, gdyż ten mimo swoich rozmiarów doskonale kamuflował się w otoczeniu. Był bowiem porośnięty mchem, pomniejszymi drzewami i krzewami, co wspomagało jego doskonały kamuflaż. Dobrze, że w tamtym momencie Andrzej Poloczek zachował zimną krew, podniósł rękę i kazał reszcie powoli się wycofać, obserwując wtedy kątem oka bestię, która powoli podnosiła się z ziemi. January spojrzał wtedy ostatni raz w oczy swojego przyjaciela i wiedział, że dobrze to się już nie skończy, bowiem stwór błyskawicznie zaatakował, miażdżąc tropiciela, który swoją postawą umożliwił pozostałym wycofanie się na odpowiednią odległość, ratując tym swoich towarzyszy. Obiekt 11 wedle szacunków jest zmiennokształtnym poraz starym reliktem ważącym około 70 ton i żywiącym się wszystkim włącznie z drewnem. Dlatego też był w stanie przetrwać w regionie o stosunkowo małej ilości dużych ofiar. Według klasyfikacji potencjalnego zagrożenia, stwór ten otrzymał notę 5 na 10, jednak zastosowano względem niego dodatkowe zabezpieczenia poprzez stworzenie strefy zamkniętej strzeżonej przez wojsko i agentów Pauno. Ludzi rządowego konwoju nigdy nie odnaleziono, a samo miejsce budowy zapory przeniesiono nieopodal wsi Solina. Dziękuję za dotrwanie do końca tego materiału. Jeśli chcesz, abym dalej rozwijał polskie uniwersum Pauno, daj mi o tym znać w komentarzu. Tymczasem trzymaj się, cześć!